Moi przyjaciele przyjechali do Dubaju, myśląc, że jadą na 3-dniową imprezę urodzinową. Okazało się jednak, że to jest wyścig i tylko najlepsi dotrą na urodziny. A właśnie zaczęliśmy 3. dzień wyścigu. W ogóle w Dubaju jest aktualnie burza i prawdopodobnie będzie tak cały dzień. Tyle wody? To normalnie u nas w Polsce na basenie nie ma. Wczoraj powiedzieli nam tak, weźcie stroje kąpielowe. No to już wiemy dlaczego. Wszystkie drużyny miały wyjechać o 6 rano i wiedzieliśmy tylko, że będzie liczył się czas dojazdu na miejsce. Ja tak, muszę... Wera, uduszę cię. 5:57, zaraz musimy wyjeżdżać. I Dawid od razu kamerę. Co robisz, Weronica? Równo o 6:00 dostaliśmy informację, gdzie mamy jechać. The Palms, Dubai. Na Palmę jedziemy. No, grupa pierwsza ma mega przewagę. Ona jest dosłownie na Palmie. Ona jest w tym miejscu. Rzeczywiście czerwoni mieli najlepiej. Oni wczoraj, wybierając najlepsze auto, wybrali też najlepszy hotel, który dodatkowo był najbliżej dzisiejszego celu. Tak wyglądała mapa hoteli, więc jak widzicie, im lepsze w poprzednim odcinku uczestnicy zajęli miejsce, tym bliżej dzisiejszego celu byli. Słuchajcie, dzisiaj rano obudziłem się nieprzyjemnym uczuciem w gardle. No i okazało się, że jest to jakaś narośl. Jestem właśnie w szpitalu. Muszę przejść po prostu operację. Nie jest to nic bardzo strasznego, ale najprawdopodobniej nie ukończę wyścigu i muszę wracać do Polski. Oliwier niestety odpadł z naszej drużyny przez jakiś tam problem, który u niego się pojawił niestety wczoraj. Chcąc nie mamy 4. osoby. Mamy liczony czas przyjazdu. Mamy tam 13 minut, więc bardzo szybko, ale na pewno niektóre grupy mają bliżej. Alert przyszedł, żeby unikać plaż, żeby w ogóle nie wychodzić. Drużyny zaczęły przyjeżdżać na miejsce, a ja zapisywałem ich czas przyjazdu, bo to będzie później bardzo ważne. Witam serdecznie i kolejna drużyna na miejscu. Zapraszam was na zadanko, chodźcie. O, super. Kochani, witam was w Los Chambers Atlantis. I teraz tak, waszym zadaniem będzie znalezienie tu kopert. W nich są bardzo ważne mapy, które wam się dzisiaj przydadzą. Jedna osoba może znaleźć tylko jedną kopertę. Jeżeli wasza drużyna jest osłabiona, nie ma jednej osoby, nie znajdziecie jednej koperty, wtedy jest kara czasowa. A, czyli jakby zaczynamy show od kary nazowej od razu. My wybraliśmy, że ja idę pierwsza. O, jestem trochę zaspana i no, żebym znalazła na pewno naszą kopertę. Morale spadną już pod koniec, a mam tych chłopaków, które morale nie spadają, więc... Dokładnie. Ale to pytanie, czy ja jestem... bardziej spostrzegawcze. Ja nie jestem zbyt spostrzegawczy ogólnie. To może Przemek niech pójdzie pierwszy. Słuchajcie, czas, w którym uczestnicy przyjechali na miejsce oraz to, jak szybko im pójdzie w tym zadaniu, będzie sumowany i w takiej kolejności będą wypuszczani właśnie z tego miejsca, więc to było bardzo, bardzo istotne. Czyli ci, którzy byli hotelem najdalej, mają niestety najgorzej. Dobra, więc słuchajcie, zaczynamy. Otwieramy Los Chambers. Czas, start. Let's go. Rozjeździmy się. Co to w ogóle jest? Co tutaj jest? Ej, jak był? Mamy kopertę. Wyścig się, słuchajcie, zaczął, a wy pobierajcie darmową aplikację Revolut z mojego linku, który jest w opisie, by mieć szansę zgarnąć 100 zł. Regulamin pod tym samym linkiem. Let's go! Dawaj, kolejna osoba! Dawaj. Lecę, co? Ej, ale szybko znalazłem. Uwaga, druga drużyna, czas start. Dobra, dawajcie. Tutaj na prawo, na spokojnie. Ja się zawsze stresuję, że po prostu nie widzę tego. Szczeliny. Uwaga, Przemo, wasza kolej, jazda. Go. Ja nie widzę nic. Ja też nic nie widzę, stary. Ej, to dobra, to się nie kończy w ogóle to miejsce. To się nie kończy! Totalna dynka, totalna. Szukanie tych kopert to była masakra, to akwarium było gigantyczne. Pania, lecisz. Pania. I mam normalnie taki oczopląs tutaj. Czekaj, to jest to? To jest to. Mam kopertę. Dawaj. Idzie. Dobra, idę w prawo. Niebieska, tak? Ale jest cięższy. Dobra, go. O! Let's go! Na spokojnie. Przecież ten cały obiekt nie znalazłem ani jednej koperty. Żadnej koperty, szukam. Jest, nice! Widziałem, jak jedna koperta była w wodzie chyba. Nie jestem najgorszy w takich zdaniach. Nie jestem w stanie nic pomóc. Oni tutaj, słuchajcie, biegają. Zaraz wyścig się skończy, a ja w międzyczasie opowiem wam o Revolucie, bo daje on możliwość spersonalizowania własnej karty tak, aby była w pełni wyjątkowa. Mogą to być emotki, może to być własny szkic i karta będzie po prostu zrobiona tak, jak wam się tylko marzy. Ja pierdzielę, gdzie są te koperty? Czekaj. Jakoś mega szybko znaleźli te 3 koperty, a ja mam problem z nim. Ja pierdzielę, ja podejrzewam, że to będzie kurde bezciężne. Tu jest zielone. Ja jestem zielony, kurna, przecież. Spokojna głowa. Nie ma co się stresować. Gdzie ta kinia? Ej, dobra. Mam kopertę.
Szybko, szybko. My nie mamy jednej osoby i mamy już i tak 10 minut. Przez to, że nie było kostka, mieliśmy 10 minut kary, no bo nie zdobyliśmy ostatniej koperty. A tak ładnie sobie moja drużyna poradziła, to wszystko z dupce. Masakrycie to jest duże. Jest za tą drużyną się nie minąłem. Jestem niebieski? Nie. O, pięknie stary. Kur. Jaki ja mam kolor? Zielony. Lecimy szybko, szybko. Let's go. Dobra, słuchajcie, jestem ostatni w mojej drużynie. Dobra, let's go. Zapraszam serdecznie. Dobra. Witam, Bartek. Ja miałem taktykę. Żeby znaleźć się, szukać najdłużej, ale przecież możemy mieć wszyscy gdzie indziej. Let's go. Dobra, i mamy 10 minut kary, że nie mamy czwartej osoby. Nie mogę znaleźć. Bartek. Ciężko. Na razie prowadzimy, ale dwie pozostałe drużyny mogą się dogonić. Strasznie ciężkie, wszystko sprawdziłem, mam wrażenie. Bo znalazłem na początku. Proszę. Mega dobrze. Tak wyglądały czasy drużyny w zadaniu z kopertami. Czerwoni jeszcze dostali 10 minut kary za to, że nie zdobyli jednej koperty, bo mają osłabiony zespół. A ja chciałem zdradzić wam, że nagrodą dla zwycięzców całego wyścigu jest prywatny jacht na cały dzień oraz wejście tam. Dla wygranego całego wyścigu. Właśnie to jest jedna z nagród, tak wam wspominałem. Teraz mam jeszcze większą motywację niż z Nusegiem. Jest mega. A teraz pora na wyniki, czyli suma dojazdu do hotelu Atlantis oraz wykonanie zadania w Los Chambers. Najdłużej, czyli 17 minut po pierwszej drużynie, wyjedzie drużyna żółta. No przecież. Drugą drużyną od końca jest drużyna zielonych. Wyjedzie ona 9 minut 45 sekund po pierwszej drużynie. Na drugim miejscu są niebiescy. Wyjadą oni 3 minuty i 11 sekund po czerwonych, którzy dzielą teraz. Zadrobimy. My się nie musimy spieszyć. Dawaj, zielono. Dzień, ej, mamy te koperty. Mam jedną tylko. Czytajcie, wy, ja jadę. Ej, mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten dzień, w którym będziemy mogli zbić ten czas jakkolwiek. Słuchajcie, pamiętajcie o wszystkich przygodach, które do tej pory dostaliście. One się wam dzisiaj przydadzą. Przydadzą nam się dzisiaj rzeczy, które dostaliśmy przez ostatnie dni, a my nic nie dostaliśmy. On powiedział jedną rzecz. Mamy 4 koperty, zostały otworzone. Zdjęcia mamy, proszę bardzo. Pierwsza, jedynka. Druga aktywność, tutaj plaża. Widzicie to, że my mieliśmy karę czasową, a przez to, że mieszkaliśmy najbliżej, to i tak jesteśmy pierwsi. Nie, to jest wykrycie niesamowite. No a po czerwonych wyruszyła drużyna niebieska. Wczoraj dostaliśmy auto i w tym była koperta. I tutaj jest 1, 2, 3. Jezu, ale ty jesteś mądry. I teraz my to składamy. Wsadzaj. Helikopter. Raz, że Kasia wie, gdzie jedziemy mniej więcej, bo kilka razy tu była. Dwa, Miszek mega ogarnął. Trzy, kurde, trzykamy Przemkę, let's go. Dobra. Patrz, jak wygląda mapa. O, właśnie tak. Bardzo się cieszę, że to ogarnąłem jako największy nieogar w tej ekipie. Dobra, patrzcie, co się dzieje. Dubaj. To jest mocne, nie? W Dubaju są 4 dni w roku. No, jak na motorówce. O, przecież to jest rzeka. Ja pierdzielę, ale to jest straszne. Byliśmy bardzo blisko tej wody, to znaczy, że było bardzo głęboko. A po ponad 9 minutach ruszyli również zieloni. Jedź prawy, masz dziwagona, chłopie. Baby. Mamy tak wysokie auto, że w ogóle zero problemu. To auto było bardzo dobrym wyborem. Patrzcie, jak odpompowują wodę. Do połowy samochodów jest kałuża wody. Na samym końcu, bo po 17 minutach ruszyli również żółci. Ułożyliśmy mapę tutaj i jedziemy najpierw na Ein Dubain. 22 minuty do miejsca, no co ja tutaj poradzę. Oni już są na bank na miejscu w tym momencie. Porsche stanęło, nie jest w stanie jechać. A my co? Nic nas dzisiaj nie zatrzyma, nawet droga. Giga hardcore. Akurat tego dnia Dubaj spotkała powódź, jakiej naprawdę od wielu lat nie było. A co najlepsze, deszcz w Dubaju naprawdę zdarza się tylko kilka razy do roku. Czerwonym udało się dojechać do pierwszego punktu. Rental parking. Trzeba iść tam. Tak, dawaj. Tam. Come to Dubai, mamy podmokłe tereny, kurde, rzeka wylała. Dobra, kochani, udało się nam dotrzeć na miejsce, zaparkowaliśmy, teraz szukamy wyjścia do najszybszego, najbliższego dookoła. Ej, dobra, zbliżcie, chodźcie! Gdy niebiescy dojechali na parking, czerwoni właśnie doszli do zadania. Jest koło, o matko boska. Jesteśmy dosłownie pod mnie. Jakby londyńskie, to jest w ogóle jakby... Nic, to jest większe niż londyńskie, tylko nie wiem jak dużo większe. To jest dla was, dobra, no nie zgubcie tego. Dobra, idziemy. Zoom. To jest trzecia instrukcja. O kurde. Trzecia, mamy drugą? W pierwszym punkcie uczestnicy zdobywali trzecią część instrukcji, która będzie im potrzebna później. To jest instrukcja po prostu kolejna, później. Nie? Tak.
Ja pierdzielę, co to za kraj w ogóle? Zabrało nam to myślę, że 5 minut czasu dodatkowo. Na speedzie robimy zadanie, kochani. Wychodzimy i robimy je w minutę i wracamy, jesteśmy drudzy. Kolejne zadanie robimy na speedzie, robimy w minutę, jesteśmy pierwsi. Tak jest, tak. A ty gdzie jesteśmy? No, jesteśmy na miejscu. Tu, patrz. A zaparkujmy tu. To wiem. Dobra, 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 na ten parking, dawaj na ten parking. Nasza drużyna dojechała pod koło jako druga. Jest Kamil, dobra, chodźcie. To jest okay. Dla was, nie zgubcie jej, możecie ruszać dalej. Dobra, to jest trasa. Do auty. Jesteś na miejscu, wejść do budynku i znać wujasa. Do auta, wracamy do auta. Więc teraz, kochani, lecimy szybko na drugą miejscówkę i prawdopodobnie chodzi o to, żeby zabrać 3 koperty z instrukcjami, które później nas będą prowadzić do miejsca docelowego. No, ja mam lipy mega, bo mi się bardzo chce wymiotować i mnie boli żołądek i ja trochę spowalniam, I'm sorry. No nic, ja, dla mnie jest okej. Do góry chodźcie tą gwiazdą, co wiem. Zrobiłam zdjęcie i parkingu i zrobiłam zdjęcie rejestracji do opłacenia. Będziecie ciekawe na nastawie ktoś pod kołem. Cel został nam 1,5 km, 6 minut. Widzimy nawet już to koło, które widzieliśmy przed chwilą. No ale kurczę, pędzimy. Najgorsze jest to, że Jutka się czuje, trzeba będzie coś na to poradzić, bo nie możemy jej zostawić. Czerwoni, mimo że pierwsi skończyli zadanie, źle pojechali i się zgubili. Przez to niebiescy ich wyprzedzili i są w tym momencie pierwsi. Coś dla was. Brawo. Proszę bardzo. I nie zgubcie tego. Okej. Okay. Trzecia instrukcja. Nie wolno tu stawać! Trudno! Nie, na serio nie wolno, to będziecie karę. Nie pozwalają odgrywać! Ja pierdzielę! Excuse me, sir. Can we stand here for 5 minutes? Just 5 minutes here. My to płacimy za parking tutaj rewolucikiem oczywiście. Dobra, czyli słuchajcie, jednak można stanąć. Ostatnia drużyna właśnie dojechała pod koło i zaczynają swoje zadanie, także słuchajcie, wyścig na maksa się już rozpoczął. A ja chciałem wam jeszcze opowiedzieć o rewolucie. Ale to jest wielkie! Bo dzięki szeregowi zabezpieczeń Revolut możesz spokojnie i bez stresu skorzystać ze wszystkich jego usług. W aplikacji możesz szybko i w łatwy sposób zamrozić swoją kartę. Ta operacja trwa dosłownie sekundy, a zamówienie nowej karty jest po prostu banalnie proste i szybkie. Dobra, sprawdza się. Od teraz nie możecie, nie możemy używać korzystać z mapy. A możesz zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli wygenerować od razu nową kartę wirtualną i wtedy po prostu nie musisz czekać na fizyczną, tylko korzystać z tej wirtualnej, na przykład używając Apple Pay'a. A tymczasem pierwsza drużyna podjechała pod śmigłowiec. Julitka, jak tam? Lipa jest duża. Kochani, jesteśmy już prawie na plaży. Julitka, git? Tak, ale wiesz, jaki jest plus? Że nie ma w ogóle ludzi i bardzo łatwo zobaczymy ich. Tutaj, no tu jest helikopter. Helikopter! Helikopter, zapomnieliśmy o tym. Gdzie jakiś red helikopter? Lądowisko jest... Hello! Hello, my friend! Red helikopter? 300 meters. Oh, thank you very much! Yes. We love you! Enjoy! Prawdopodobnie jesteśmy pierwsi, więc wygrywamy! Dobra, czyli od teraz nie możemy korzystać z mapy w ogóle, żadnej ani googlowskiej, ani żadnej innej i kierujemy się tylko instrukcjami, a jazda tutaj jest trudna. No operator nam tak powiedział, ale okazało, że się pomylił, a my jeszcze do tego nie sprawdziliśmy, że jest to trzecia część. No i się zaczęło. A jak źle pojechaliśmy, to jesteśmy naprawdę najgorsi na świecie, nie? No i prawie od razu się zgubiliśmy. Lepa. Co robimy? Zawracamy? Zadupcamy! Jest git? Tak. Kurde, pewnie trochę straciłem czasu przez tą przebieżkę. Mogłeś mi tu przyjechać autem. Jest Wiszka, hello! Cześć, cześć, oh, hello, kochani, gratuluję. Oto wasza kolejna koperta. Będą one wam dzisiaj wszystkie potrzebne. Możecie lecieć dalej. Gdzie kolejny instruktor się wydaje? Dzięki. Przemek dopiero tu zajechał. Patrzcie, stoję na awaryjnie. Więc jeżeli teraz szybko to zrobimy, to nam się uda. Tam jest hardcore. Ale oni jadą tam, tak? Jadą. Nie no, no jadą, no, no. Jedziemy, tylko nie wrócimy. Patrz, Dominik biegnie. A nie czemu ty nie jesteś zgrupał? Bo Rita się śleszuje, oni tam zostali, ja jadę po aut. Ale nie możecie się rozdzielać. W ogóle nie możemy, nawet ja nie mogę pojechać po auto i po nich pojechać? Nie, możecie razem biegać. Zieloni powoli dojechali do helikoptera, a niebiescy zaczynają jechać dalej. No to na plaży to jest, nie? Na plaży. Ej, tu jest helikopter! No to jesteśmy w idealnym miejscu, zaparkowaliśmy. Jest Wika. Proszę, kolejna wieja, dziękuję, pa. Dzięki. Druga instrukcja. Dobra, czyli jedziemy teraz na... O, są oni, czerwoni są. Oni mają przedrzucone, bo oni muszą mega wolno tutaj jechać. Ej, mijamy się właśnie z dziwagonem, czyli ta drużyna dopiero tutaj jedzie. Więc jest git. Ej, mega głęboko jest. Przed chwilą minęliśmy się z czerwonymi, mają przewagę około... Nie wiem, zależy ile nam zajmie to zadanie. Kochani, zajęło nam to dosłownie 3 minuty. Mijaliśmy 3 minuty temu czerwonych, którzy mieliście 15 minut przewagi. Tak naprawdę zasługa, że tutaj zostawiliśmy auto. Wydaje mi się, że jesteśmy drudzy teraz. No i wszyscy sobie tak wykonywali zadanka i tak dalej, a my totalnie błądziliśmy. Ale wreszcie Faustyna na coś wpadła. Trzecia instrukcja, kolejny zjazd na światło lewo, bla bla bla, następnie skręć w prawo. Ale stop! Trzecia instrukcja!
To jest w ogóle trzecia instrukcja, a my jakby nie mieliśmy żadnej wcześniejszej. Czyli czemu trzecia instrukcja? Czemu nie możemy jechać z nawigacją? O co chodzi? No może to jest po prostu jedna z części, która będzie dotyczyć czegoś później. No tak, a teraz mamy jechać helikopter, totalnie. No i okazało się, że operator zorientował się, że źle nam wszystko przekazał. Co, mogę telefon? No. Czyli można od punktu do punktu? Od punktu do punktu może coś. Ja 16 minut. Ja pierdzielę, ale wiecie co, nie skumaliśmy tego, że tam jest napisane, że to jest trzecia wskazówka. Ja pierdzielę. Co? Nie skręciłem w prawo tutaj i wydłużyła się o 10 minut droga. I ile minut pokazuje? 26. Próba. Dobra. Widzimy się godzinę po innych godzinach. Nie, to jest lipa ciężka, nie? No jechaliśmy pod Almaj Super Park, market możesz pokazać. Super, i mamy od razu parking, cyk. I szukajcie od razu kogoś. Na pewno to jest ten market? Ale jesteśmy tu, gdzie mapa pokazuje? Dokładnie, z mapą? Tu, tu, o tu, o tu, o tu, o tu. A my jesteśmy gdzie? Dobra, wracamy do samochodu. A gdzie to jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. Czyli to jest sieciuwa, tak? Tak. Ja wiem, no to pomyślałam pierwsze co, nie? No i właśnie, straciliśmy przewagę. 40 minut w plecy. Tu jest punkt. Dobra. Dobra, gdzie jest jakiś nick? Na zewnątrz. A, jest, dobra, chodźcie! O, dzień dobry! Witam! Dawaj, masz, dawaj, no. Kupetę! Dobra, idziemy. A macie już dwie pozostałe? Dobra. Kieruj się od sklepu Almaja Supermarket na południe. Słuchajcie, szukamy zjazdu na The Palm Jumeirah. Po zdobyciu trzech kopert w trzech punktach drużyny miały pełną instrukcję, jak dojechać do kolejnego celu. Ta instrukcja wyglądała tak, że były to tylko słowa zapisane na kartce. I od teraz nie mogli używać telefonu do nawigacji, tylko i wyłącznie tej kartki i podpowiedzi, które są na niej. Nie możemy, jeden błąd, koniec. Tak. The Palm Jumeirah. Tutaj mamy Jodhpur Beach. No. Tu jest helikopter. No. Naprzeciwko jest ten sklep. Tu musimy znaleźć most. Czyli jak tak, patrz, to jest to. Mamy 17 minut. Ja pierdzielę. What the fuck, a ile kilometrów? Delikatnie, zgałganiliśmy, ale już się poprawiliśmy, więc jedynie. A tymczasem zieloni dotarli do Pauliny. Biegniemy za nami, jakby w prawo, tak wyjdziemy. Tak. Tak, to musi dokładać. Sklep musi się mi to wydaje. Na pewno tutaj mi pokazywało tam. Almaja, supermarket. Czekaj. Yes. Kurde, dobra, dzięki, możemy już wszystko? Dobra, teraz mamy z tej lokalizacji pierwszą wskazówkę, czyli tam. Tutaj musimy. Hanie, czytaj. Dobra, jedź, Davy. Widzisz tą wodę i tutaj to Almanara Street? Tam mamy jechać. O, tu jest dobry wave, patrz na to, co się tam dzieje. Pierdziele. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Na miejscu był przypał z ochroną, więc Wiczka podeszła pod auto żółtych. No oni i tak już byli trochę w plecy, więc przynajmniej zaoszczędzili te parę minut. Proszę, kochani, dzięki. Powodzenia. Pa. Naprawdę solidnie, najprawdopodobniej czekała tutaj 40 minut na nas. Tylko na nas. Tak wygląda teraz mapa. Na prowadzeniu w tym momencie są czerwoni, ale reszta jest naprawdę blisko. A ja postanowiłem zrobić ekipowiczom prezent. Stwierdziłem, że dla wszystkich gości, którzy przyjechali na urodzinki, słuchajcie, wezmę parę magnesów, znaczy po prostu dla każdego magnes wezmę. I może nie będą tacy źli za ten cały challenge tutaj. A za wszystko oczywiście, słuchajcie, płacę kartą Revolut. Najlepsza opcja. No i słuchajcie, płacimy sobie Revolucikiem. Słuchajcie, dojechaliśmy chyba na dobre miejsce w końcu. Jest szansa, że w środku. Musimy sprawdzić. My jesteśmy tutaj. Kurde. To jest już jakiś tył tego. Patrz. Kurde! Co? Wypadło ci to? Poleciało! Ja pierdzielę. Ej, akurat ta część mapy poleciała. Co jest grane? Tutaj. Zgubiliśmy kawałek mapy. Zgubiliśmy kawałek mapy. Gdzie, i akurat tej, gdzie szukamy tego miejsca, żeby się upewnić. Michu zawsze musi coś odwalić. Ale przynajmniej znaleźliśmy Paulinkę. Co? Co? Kurde! Tutaj! Czemu my nas nie widzieliśmy? Jesteśmy bez nadziei w to! A macie już dwie, tak? Mamy, dwie, mamy! Okej, okay, teraz nie używacie nawigacji. Dobra, rozprawiam się. Tymczasem czerwoni cały czas próbowali dojechać do celu na podstawie wskazówek zapisanych słownie na kartce. Czyli co, mam skręcić w prawo, jak gdyby? Jedź na A11 North. Dalej, kolejna. Jedź prosto i dołącz się do drogi głównej. Skręcamy teraz na Almanara Street, tam gdzie mieliśmy, ale popatrzcie, co się dzieje. Jest totalna jest rzeka. Nie wiem, czy będzie w ogóle można tam zjechać, bo naprawdę tu jest dużo grubiej niż było. Tu jest bardzo głęboko. Ja nigdy nie jechałem po takiej głębokiej wodzie, nie? Autem. BMW stanęło. I jak woda się dostanie do silnika, jest koniec samochodu. Jak ono zgaśnie, to już nigdy nie odpali. Rozumiecie to? No tak, nie, no jest koniec, nie? Te auta już jest dymka. Kontynuuj prosto, jedziemy tak, prosto, tak. Ile? Nie wiadomo, nie jest napisane. Jedź na światła, czyli to światło musimy kontynuować. No dobra, jedziemy po prostu. No, czekamy na światła. Jest D79 i 74. To dalej prosto, jest nic. No nie wiem, coś mi tu nie pasuje, tak szczerze, nie? Patryk, ja sobie zrobię zdjęcie i będę też czytać, dobra? Dobra, czyli po prostu patrzymy cały czas na znaki, musimy być mega uważni, teraz każdy patrzy. Czyli teraz zjedź na E11. No to zjedź tam. David, zmieniamy pas do prawy. Tak. Znaczy nie, spokojnie, bo tu jest kałuża. Dawaj, David! Nie, no to się nie pierze.
To jest, to jest nasza przewaga, dawaj. No, dawaj. Normalnie, dawaj, Dawid. Chłopie, masz nawet nie do połowy opon. Tak. No i spokojnie. Dawaj, chłopie. Patrz, ile tu jest, wody. To będzie mieć po drzwi. To jest dużo. Tak wygląda teraz mapa. Jak widzicie, czerwoni mają mały problem. Właśnie w tej chwili podobnie zdupcyliśmy wszystko. 8, 9, 7, 8, 8, 5. To drzwi. Nie, na pewno nie. Lipa, jaka lipa jest. Że sobie pojedziemy po drugie. Po to takie auto wybraliśmy. Dawaj, jedziemy. Tymczasem. Jakby to nic się nie wlewa. Nie ma... Auta stoją, laweta jest zrobiona. Nie no, grube to jest. Dobrze, że te auto wybraliśmy, Jezus. To była najlepsza decyzja. No. Ojeju, patrzcie to, kurde. I tutaj już mamy chill, w ogóle tu już nie ma wody. Już nie ma wody. Teraz pytanie. Zobaczymy zaraz, czy ktoś jest tutaj oprócz nas. Zielonym bez problemu udało się przejechać przez tą wielką wodę, która zalała całą ulicę, a teraz niebiescy dojechali właśnie do tego skrętu. Gdzie jest zjazd prawo w tą wodę? Tak. Spływ w prawo. To jest spływ, a nie właśnie ten. O kurde, patrzcie, ta woda jest jakby na linii barierek. Myjesz samochód, chłopie, innym. Tu jest tak głęboko, ładne. Ej, po to były stroje kąpielowe. Udało nam się przejechać przez wodę. A to było najgorsze. Bo nie mieliśmy najlepszego auta. Ale kierowcy solidnego. Czekaj, Dominik, za szybko drogą. Jedź trochę wolniej, bo my nie wiemy, gdzie jesteśmy teraz. Daj. A tu nie ma tu tego, to nie jest to. Ale proszę. A tu nie było, tego znaku, że to jest to. Kurna, przecież się przed chwilą pytałem, czy to jest to. To nie było to. To było to. Alki, coś tam, Indrastan. To nie było to. Hello. Ona się schowała. Paulika. Uwielbiam tą drużynę, naprawdę. A może w hotelu? Nie, mi się wydaje, że na pewno ona jest przebrana za jakiegoś pracownika. Paulinko! Paulinka! My mamy czasu trochę, bo jesteśmy pierwsi, mamy dużo zapasów za sobą, no, więc... No dokładnie, ale proszę. Dziękujemy pięknie. I nie możecie teraz używać nawigacji. No, teraz możemy? Teraz! No ogólnie tak nam szło, że już w pewnym momencie nic nam nie pozostało, tylko po prostu cisnąć bekę, tak szczerze. Widzowie, tak szczerze, powiedzcie, na pewno wolelibyście z naszą grupą brać udział w wyścigu. Patrz. Jadąc cały czas drogą Sheikh Zayed E11. Powtarzam, Sheikh Zayed E11. Mi się wydaje, że ten zjazd tam był, trzeba powiedzieć. Tam ten mokry zjazd był, myślisz, tak. Że w prawo? Też tak myślę. Ciężkie, nie ma co jechać nawet, wiecie o co chodzi, zatrzymajmy się, to nie ma sensu. We are looking for first Al-Khay Street, do you know where is it? Al-Khay, very far, you have 20 km. 20 km? Yeah, Al-Khay, right? 20 kilos. Kochani, morale nam trochę spadły, ale się nie przejmujemy. I teraz tak, Dominik mówi, że to było tak, tam Michał mówi, że to nie było tam i w końcu nie wiemy, ale wydaje nam się, że to był jedyny zjazd, jaki był po drodze, więc go po prostu przejechaliśmy. No i po prostu jesteśmy w tyle na razie. Solidnej dupy jesteśmy. Ej, możliwe, że jesteśmy pierwsi! To wszystko zależy od tego, że wybraliśmy ten samochód. Tak. Nie ma nikogo! Moi drodzy, jesteśmy w miejscu, w którym samochody są o wiele więcej warte niż wczoraj. Ponieważ to nie są samochody do wypożyczenia, tylko do kupienia. Jeden z nich jest unikatowy, że jest tylko kilka sztuk na świecie. Waszym zadaniem będzie dopasować cenę do samochodu. O Jezus Maria. Także zapraszam. Jeżeli się pomylicie, dostajecie 5 minut kary i czekacie w samochodzie. Później macie kolejną próbę. Możecie zacząć, no? Ile mamy czasu na decyzję? Ile chcecie? Dobra, ja proponuję rozłożyć wszystkie tutaj. Dobra, kochani, posłuchajcie mnie. Wczoraj patrzyłem na najdroższe samochody, Rolls Royce, potem Bugatti. Tak, Bugatti, a później Brabus i na końcu... Tak, tam, ja bez zastanowienia. Się nie znam, ja się tylko zachwycam wyglądem. Ferrari. I lubię czerwone. To Brabus albo Ferrari. Nie no, Ferrari Imo. Ej, poczekajcie, podajemy Rolls Royce, tak? Rolls Royce, tak. Dawaj, bez zastanowienia. Ja nie wiem. Nie no, Rolls Royce, wczoraj patrzyłem na to auta, Rolls Royce są warte nawet 30 milionów najdroższe. Kardashianki, Kardashianki mają, tak, się wszystko nie. I okay. potem to na pewno. Ale Ferrari, dajemy Ferrari, nie ma czasu. 911. Ferrari jeszcze jest czerwone, więc wiadomo, że lepsze. Go Ferrari, nie ma czasu. To też ma znowu tylko dwa drzwi. I teraz... Nie tracił czasu, ja bym powiedział. Dobra. Tak, ja też mam czas. Kochani, jest źle? Jeżeli następnym razem znowu popełnicie błąd, powiem wam, który samochód macie dobrze. Tym razem nie mówię wam żadnej informacji, dobrze? Wuja zdał nam propozycję, że po prostu możemy użyć GPS-a, żeby wrócić na to miejsce. Grupa Przemka też go używa, nie? I tak, grupa Przemka też go używa, ale dostajemy za to 5 minut kary. Tutaj mamy tylko napisane, który zjazd na rondzie, albo sprzęt w prawo, którą ulicę, więc teraz tak będziemy się udawać. I teraz Michał jest znowu nawigatorem. Rolls Royce nie będzie wart 5 baniek, a Bugatti to jest Bugatti. Bez zastanawiania, nie kombinujmy, będziemy wiedzieli od razu i mamy jeszcze czas. A jak stracimy teraz, to jest lipa. No będziemy wiedzieli po tej rundzie. Nie zamienimy, bo dobra, zostawiamy. Nie wiedzieli, które Moi drodzy, jest źle, więc puszczam wam
czas. Bogatki jest dobrze. Czyli bogatki jest najdroższy. Było tak dużo wody i ja zwróciłem uwagę na wodę bardziej, nie na zjazd. No to zjechaliśmy całkowicie gdzie indziej. Pojechaliśmy 20 minut w drugą stronę. Mamy lokalizację od Wujasa, żeby jechać z Karą. Jeszcze dodatkową. Jak zamienimy teraz Ferrari z Brabusem, to będzie dobrze. Nie możemy tracić czasu, aż kończy się kolejna drużyna. Wybierzemy najtańszy rolls, tak? Czujemy się, koniec. Koniec, na pewno? Tak. Dobrze, możecie jechać dalej. Yes! Także bardzo proszę, abyście pojechali do Ski Dubai. To jest mega blisko tutaj. Normalnie tutaj w Dubaju jest skok narciarski w galerii. To jest jedyny skok narciarski. Dobra, w galerii. Wpisujcie mapę. Kolejną miejscówką dzisiaj jest, słuchajcie, Ski Dubai, czyli skok narciarski w środku galerii. Zaraz to zobaczycie. Ja też zaraz idę ogarnąć wszystkie nasze wejściówki i tak dalej. I mógłbym to zrobić na przykład kupując wejściówkę na coś takiego, używając do tego karty jednorazowej w Revolucie. Karty jednorazowe są generowane w aplikacji w łatwy sposób i umożliwiają jedną płatność przed wygenerowaniem nowej karty. A wam gwarantuję to, że z waszymi danymi się nic po prostu nie stanie. A ja lecę ogarnąć nam wejściówki. W międzyczasie niebiescy jako drudzy dojechali do Wujasa. Let's go, parkuję tutaj, słuchajcie, bo jest. Tutaj są ceny tych samochodów. Musicie dopasować. Dobrze, że mamy tutaj Kasię, która zna się na samochodach. Moim zdaniem to wygląda bardziej bogato. Według mnie bogatki jest najgorszy. No, jest jakby złoty. Według mnie bogatki. Jakby ja się sugeruję na przykład kolorem i tym, że w ogóle nie słyszałam, że takie auto w ogóle istnieje. To na czarne. Też bym dał to na czarne. No tak, ja bym dała złote najdroższe, tak jak Kasia. Nie. To głosowanie. Na Rolls Royce'a. Ja jestem na bogatki. Zmienimy później na twoje, dobra? Dobrze, więc macie źle. Macie 5 minut kary. Czerwoni mimo tak dużego opóźnienia byli trzeci. Bardzo blisko Wujasa. O kur... Ej, lipa! To dojechaliśmy prawie na miejsce. O Jezus. Ja się straszyłam, serce mi stanęło. Albo Bugatti na Rollsa, albo Ferrari na Rollsa. A co się to jest po kolei? Bogate, mniej bogate, mniej bogate, najmniej bogate. To jest bardzo ciekawa rozkmina. Jeszcze ty właśnie wiesz, ustalone po prostu, żeby pokazać, co mają najlepszego. No wydaje mi się, że to może być coś. To może być to. Dobra, czy robimy taktykę, że robimy od najdroższego do najtańszego, czy zmieniamy to, co mówi Michu? Ja bym jeszcze zamieniła najpierw to, a później próbujemy już po kolei. Dobra, stop. No, stop. To jest tak, stop. Więc włączam wam czas, macie źle, Bugatti jest dobrze. I dochodzicie na 5 minut kary. Czerwoni dojechali na miejsce i zaczęli od razu robić zadanie. Jeżeli się pomylicie, będziecie mieć 5 minut kary. Powiem tak, to nie jest takie drogie. To jest Brabus wersja, to jest Porsche. Tam jest Bugatti, to będzie tak, to na pewno najdroższe jest tamto. Też jest na przodzie. Ale to jest w ogóle pytanie najdroższe, bo to jest Bugatti. Dawaj tego do czerwonego. Dawaj 2700 na Rollsa, 2200 tu, a tu. Oddajecie tak wyniki? Ja wierzę w ciebie, bo ja nie jest. No to lecimy. No to jest włączcie stoper, macie 5 minut kary. No i żółci dojechali już do legendarnego, zalanego skrętu. A patrz tu. Auto za parę baniek Rolls Royce Phantom jest na lawecie. Rolls Royce jest na lawecie, a my jedziemy Toyotką. Wyjedziemy, dobra, skróciliśmy sobie trasę tędy. Jest szansa. I patrzcie, nawet nie stracił mocy. Kocham to auto! Najdroższy Bugatti. Teraz ja mam prośbę, tak, bo to jest jakby moja opcja. Kasia daje do Bugatti. Przy Ferrari, proszę. Co to jest Ferrari? No. Tak. Jesteście pewni? Zostawiam. Macie źle. Porsche jest dobrze. Kurde, czyli z dupcem jednak. No, straciliśmy na tym 5 minut na ryzyku. Podobno w mediach na całym świecie mówi się o tym, że jest to pierwszy taki deszcz w Dubaju od 4 miesięcy i pierwszy raz takie powodzie i warunki na drodze od kilku albo kilkunastu lat. I akurat trafiło się na nasz przyjazd. Dobra, jest auto, stoi auto. Dojechaliśmy! O, przyjechali. Git, no to spoko. I to git, to nie jesteśmy ostatni. Dobra, lecimy teraz drugą opcję. Czyli który ostatni? Czerwony. Czerwony ostatni, a środkowy będzie biały. Jak to będzie źle, to nie wiem. No spokojnie, jakby to jest teraz nasza druga opcja. Tak. Więc włącz stoper. Bugatti jest dobrze. No to kurde, to wiedziałem. Zapraszam drużynę niebieską. Dobra, Wujas. Jest dobrze. Czy jesteście pewni? Tak, jesteśmy. Tak, jest. Więc musicie jechać na stok narciarski. Mamy dobrze, teraz szybko lecimy na Ski Dubai! To jest najważniejsze. Wiemy, że jesteśmy drudzy. Proszę. Byleby przed Przemkiem. Przed Przemkiem zarobicie, ale znowu Patryk! Akurat tutaj się nie znam. Akurat w tym zadaniu będę słabsza, akurat w tym. Najtańszy Brabus, później bym dał Bugatti.
Nie. Ferrari. Wydaje mi się, że Bugatti kosztuje piątkę. Ale z kolei wydaje mi się, że Rolls nie jest taki drogi. Dobra, sprawdźmy. Okej, więc chodźcie. Macie źle. To jest w ogóle coś zadziwiającego. Właśnie pod tym kątem Dubaj jest niesamowity, bo oni po prostu wykreowali tutaj sztuczne wszystko. Zbudowali sztucznie całe miasto na środku pustyni. Tak dla nich tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Są, jest ten Skidubi. Po naszej lewej stronie jest już 100. Szukamy teraz tak naprawdę, gdzie my mamy podejść. Ktoś powiedział, że tu sprzedają auta, no. Więc wiadomym jest, że dają na miejsca, gdzie są lustra, okna. No tak, no jest to. No i tak szczerze, to była bardzo dobra taktyka. Jestem przekonana, że te dwa są najdroższe, bo są przy szybie. To lecimy, let's go. Czyli ten rozwój najtańszy, tak? Kochani, udajcie się do Dubaj ski na stery narciarskie. Ski Dubaj, lecimy, czyli będziemy jechać na nartach, fajnie. Ferrari może 1 200 000 kosztuje. A może po prostu sprawdźmy. Sprawdźmy, to 1 200 000 na Ferrari ja bym dała. A to? Słuchajcie, ja sobie tutaj sprawdzę, jak się włącza stoper, ponieważ macie źle. Bugatti jest dobrze. No to podpowiedz, to byliśmy pewni. Dobra, wybierzcie uczestnika, który przybierze się w strój narciarski i uda się na stację górną, aby dostać kolejne zadanie oraz dowiedzieć się, gdzie odbędą się urodziny Karola. Zadanie. Ja mogę jechać. Dobrze, bo też mamy osoby, które jeżdżą na nartach. Ja na przykład nie, patrz jak ja jestem ubrany, chłopie. Ej, ale dobrze fest, że oni wybrali to Lambo, bo oni są zesrani, że coś z tym zrobią po prostu, tak, że wiesz, że rozwalą to auto, albo zatopią. Dobrze, że mamy to regulowane zawieszenie, jednak mogliśmy dać to auto na samą górę. No to tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj uratowało nas i ten samochód. Jak będzie źle, to najtańsze jest Ferrari. Nie, to zamieniamy Ferrari i Brabusa. Macie źle, zruszył stoper. Ten oto brzydal jest dobry. Czyli, okay. No, czyli tak jak myśleliśmy, zamiana. Tak wyglądała w tym momencie mapka, a zieloni wypożyczali właśnie sprzęt narciarski. Jest. Szybko. Czyli ja nie muszę nawet nart brać. Let's go! Jezu, jak się ekscytuję! A użyć ty w mordę, jak tu zimna, się jeszcze nie zapiam. O, piękny jest ten śnieg. Ej, to jest niesamowite. Agent jest w środku. I ominęliśmy wielką kolejkę, jest. Są normalnie krzesełka i ludzie podjeżdżają na nartach. Dobra, siadam sobie tutaj. Wjeżdżamy na górę. Jak dojedziemy do góry, to prawdopodobnie dowiem się, jaka jest lokalizacja imprezy Karola, także już się nie mogę doczekać. Dobra, słuchajcie, kochani, ostatnie nasze podejście i już wiemy co i jak. To jest wasza decyzja? Tak. Kochani, mam nadzieję, że lubicie śnieg. Bardzo proszę, żebyście pojechali do Ski Dubaj. Coś mi tak się wydaje, że nie jesteśmy pierwsi. A zarąbiście, jesteśmy w tym molu. Tam jest śnieg! Ski, stary. Tam jest śnieg! Już widzę, zobaczyłam na telefonie, zrobiłam zdjęcie i zoomam, to jest Karol, czyli trafiliśmy dobrze. Hello! Hi! I can come. No. Close it. Okej. Okay. Dobra, już narobiłam jakiegoś przypału. O nie. Nie wyszła. O nie. Vera zapomniała tu wyjść i musi jechać jeszcze raz. No nic. O nie, dosłownie tutaj miałam Karola już. O nie, tracę czas. Kurde, ile czasu straciliśmy. Ciekawe, ile jest 10 minut. Lecę. Jest. Wybierzcie uczestnika, który przebierze się w strój narciarski i uda się na stację górną, aby dostać kolejne zadanie. Reszta drużyny może w tym czasie zjeść. Pamiętajcie, aby zabrać coś na wynos dla osoby wykonującej zadanie. Na nartach? Ja umiem, znaczy na snowboardzie. Bo ja nie umiem. Ja jestem zatruta dzisiaj. Ja mogę iść. No to... Michu, a poradzisz sobie nie tak jak wtedy na swoje wyźmiot? Ja wierzę w niego. Na spokojnie trzeba nadrobić, nie? Ja wierzę w niego. Michu, ufamy ci. Co chcesz do jedzenia? Stary, co ja chcę poczuć smak zwycięstwa. Idziemy! Kurde, są niebiescy. Hello. Nie, oni tu byli! Zostaw mnie, zostaw! No co, to jest taka kolejka? A nie wie gdzie iść. Słuchaj, a co ty tu robisz? Hania udaje, że stoi w kolejce, żeby... Teraz... Dobrze to wymieniłem. W tym momencie to napisałem do Hani, żeby udawała, że stoi ona w kolejce, by on nie wiedział, że Vera jest już na stoku i takim oto sposobem on będzie stał też w kolejce. No nic, czekamy. Najważniejsze jest to, że jesteśmy przed Przemkiem Pro. Plus jest taki, że nie widziałam innej grupy, więc na pewno mamy przewagę. Teraz już muszę wysiąść. Nie ma innej opcji. Już. Thank you. Dobra, udało się. Cześć. Czemu nie wziąłeś nart? Będziesz strasznie długo schodziła, no bo to jest o wiele wolniejsze. No ale dobra, tu jest dla was kolejna instrukcja, także lepiej się spieszcie i powodzenia. Słuchajcie, otworzyłam już kopertę i kolejny cel to jest, żeby udać się pod Burj Khalifa. Szkoda, że nie za pierwszym razem, ale finalnie zjechałam na dół z kopertą i z informacjami od Karola. Pan twierdził od wiśni, że nie przyjechamy na nartach, że straciliśmy dużo czasu. No ale straciliśmy.
byliśmy, jakby to była nasza decyzja. Nie poddajemy się. Jakbyśmy byli ostatni, mamy drużynę na ogonie. Ski Dubaj, patrz, Ski Dubaj parking, Ski Dubaj. Dajcie. Oj, jakie słodkie! Zostaw to zaraz! Dawaj. Chodźcie, zobacz, jakie słodkie renifery! Przemek, to daj! Zaraz. Piękny zogar! To jest naprawdę super! Ile są! Dawaj, dawaj znaka! Dobra, kochani, jedziemy do kolejnej lokalizacji i zobaczymy, co nam Werka powie. Dwie drużyny były w tym samym momencie na stoku, a zieloni właśnie z niego wyjeżdżali, gdy Werka zdradziła lokalizację moich urodzin. Jego urodziny odbędą się na jachcie. Wiedziałam! Let's go! Ej, no, 20 minut wstałem w tej kolejce, ale w końcu mi się udało. Mamy wszystko. Teraz jak najszybciej. Jesteśmy w Dubaju, jest 20 stopni na zewnątrz, a my mamy normalnie stok narciarski i to jest normalnie zimno. Jakie to jest w ogóle przeżycie, to jest niesamowite. Witam bardzo serdecznie, jest i on. Jezu, jak dobrze, że on tu jest. Słuchajcie, jest kolejka, ale mam media pass, więc wydaje mi się, że mogę bez kolejki. I have a media pass, I'm a YouTuber here and I have to rent all things. Can I take Bezonarty? Będzie mi chyba łatwiej, jedno nie ma wszystko. Mam Bezonarty. Ostatnia drużyna, czyli żółta, też dojechała na miejsce, co oznacza, że wszystkie drużyny są bardzo blisko siebie. Przeczytajcie instrukcję, resztę to no pewnie. O, karnecik. Nice. Mogę to zrobić. Bartek, lecisz? Mogę to zrobić. Królem śnieżek sposób. Siema, Michu, witam w Ski Dubaj, czyli stoku narciarskim w środku galerii. Uwalone, nie? Uwalone, nie? Mam nadzieję, że zapamiętasz tym razem, bo ostatnio jak byłeś na górze, teraz też jesteś na górze, to cię nie udało. Powtórka z rozrywki. To, które miejsce dzisiaj zajmiecie, będzie oznaczało, czy uda wam się trafić na te urodziny w ogóle, czy przyjedziecie, czy się spóźnicie, a może w ogóle na nie nie traficie. Także lepiej się pospieszcie. Dobra, spoko. Miłego zjazdu. Dzięki, a wiesz, że podejrzewałem, że coś mi powiesz i specjalnie dyktafon włączyłem. Dobra, szybko zakładamy snowboard. Gdzie to się idzie? Czekanie w kolejce, najgorsze. Cieszę się, że zjadę se na dół i dowiem się naprawdę, gdzie Karol ma urodziny. Musimy szybko dojechać. Slow. Kurde, nie! Wywaliłem się. Ała, zimno. Łopie, słuchajcie to. Ale wywaliłem. Dobra, jest git. Zdejmujemy szybko snowboard. Jezus Maria, udało mi się. Dobra, mam cały sprzęt, w ogóle zobaczcie. O, siemano. Czy ty się ubierasz dopiero? Tak. Myślałem, że zdejmujesz. Ubieram, ty też? No, tak. Ubierasz się dopiero? Czy skipnąłeś kolejkę? Tak. Zostałeś w kolejce. No. Jak? Po prostu... Powiedziałem, że mam to i niech daje. Serio? No. I normalnie cię puścili? No tak. Zostałem wika jest Emma Media Pass, na jakby dobra, dobra, wcięliśmy się w kolejkę. No tak, dobra, racja, to jest Media Pass. Ej, normalny park jest. O kurde. Zobaczmy, jak działa ten śnieg. Nie, no śnieg. Dziwny jakiś, ale śnieg. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie jest moja drużyna? Krisiek, udajcie się pod budynek Burj Khalifa, kierujcie się do Arab Restaurant. Podał mi dwie informacje, kopertę i to, co mi powiedział. A co ci powiedział? Właśnie jest problem. Proszę, podam zapisać. Pisałem ci, żebyś zapisał. Jutrzejsze urodziny odbędą się na super jachcie. No, a serio? Tak, what the fuck. Nie spodziewałem się tak się. Jedziemy z kulami tutaj, słuchajcie, ale powoli się jedzie. Dobra, co? O, okej. Okay. Witam cię, Przemo, dojechałem do kolejnej miejscówki. No. To jest instrukcja, co dalej? Pierwsze do trzech lat przysięgam widzowie, nie, bo zero pokrętki tu będzie teraz, bo to jest moje bezpieczeństwo. Ja pierdzielę. Czekaj. Nie, jakoś pamiętam chyba, o! Dobra, niebiescy już skończyli. To jest, wiesz, to już jest dynka. Przed chwilą byłem w 20-stopniowym upale. Ej, co jest grane? Gdzie ja jestem w ogóle? Dobra, widziałem właśnie Przemka zjeżdżającego w dół. Dobra, dojeżdżamy właśnie do tej restauracji. Chyba? Będziemy tam za minutkę. Mamy 5 minut, szybko. Dobra, uwaga, mam dla was zadanie. Musicie przetłumaczyć, tutaj są trzy zdania. Nie możecie jakby brać od innych telefonów, żeby tłumaczyć. I nie możecie zaczepiać gości tutaj z restauracji. Nie. Mamy kopertę, udajcie się pod budynek Burj Khalifa. A teraz szybkości tej tutaj zależy, czy w ogóle będziemy na tych urodzinach. Co? Tak odpływa czy coś? Możemy nie zdążyć. Dobra, mamy 2 minuty, bo nas odholują. Can you translate these 3 sentences for us? Did you have a pen? Oh. Yes, ma'am. There is a swimming pool at the roof. This is the best hotel in Dubai. It will be in Jumeirah. Jumeirah. Napisz Jumeirah. Czyli najlepszy hotel w tej lokalizacji. Jumeirah Tower. Jumeirah Tower. And there is the swimming pool. On the roof. Okay. Thank you.
jesteś sam. Okej, thank you. Thank you. Dobra, bo nas odpolują, let's go. Po prostu mamy się kierować do naszego hotelu. Jakie byłoby prawdopodobieństwo, żeby podał akurat nasz hotel? Nie, na pewno to jest to. Dobrze, witam drużynę żółtą. Oto jest wasza dalsza instrukcja, co dalej? O, chłopie. Dawno się jeździło. Jeden przejazd z Dubaju. Halo, musimy lecieć pod Burj Khalifa z Dubcami. W tym momencie minąłem Przemka i Micha. Jest git czas, może się jeszcze udać. Najlepsze jest to, że siedziały z nami Kinga i Pola i w momencie, kiedy zadzwonił do nas Bartek, one wybiegły i zostawiły po prostu jedzenie. Zieloni z przewagą już zmierzali do mety, ale między trzema drużynami napięcie mega rosło, bo wszystkie były bardzo blisko siebie. Daleko jeszcze do tej restauracji? Nie, pokazuję, że jesteśmy tu. No parking, tu jest parking, visitor parking, wszyscy musieli tu być. Co? Rzuci! Co? Dobra, nieważne, biegniemy, słuchajcie, po prostu biegniemy. Ej, jest szansa, że oni tam parkowali, ich jeszcze nie było. No nie? Że my jesteśmy mimo wszystko pierwsi, my może widzieliśmy ich auto. Musicie przetłumaczyć to, co napisane jest w kopercie, ale nie możecie używać żadnych telefonów, ani swoich, ani nikogo. Biegniemy, miśki. Dawaj tu w lewo. Tu nie chodzi o pośpiech, tu chodzi o to, żeby, wiesz, czerpać chwilę. This one? To the English. I see. To English. The location is situated. Okay. Around the towers in Jumeirah Lake. Okay, czyli lokalizacja jest dookoła lake? Jumeirah, yeah, lake. Lake. Okay. This is one of the best hotels in Dubai. There is a swimming pool on top of this hotel. Wiem, gdzie to jest. Taj Hotel. Taj. Taj Hotel, okay. Fisz, po prostu tak jak się fonetycznie. Taj Hotel. O, rzuci. Ej, rzuci. Do you know Arabic language, maybe? Yeah, kind of broken. Okay, because we have this. Can you translate this to us? This one, and we have like two more. Thai. Oh, yeah, this one, yeah? Yeah. Okay. Thank you very much. We love you. A ty wiem, gdzie jest tego. Jeden z najlepszych hoteli Dubaju i tam jest na taku basen. To jest tam przy tej plaży? Tak, to jest tam, gdzie my mieliśmy mieć na tym początku hotel i wujek z nami o tym gadał. No, ale na tym, tam mieszkania i reszta. To jest hotel, w którym my wczoraj byliśmy. Ej, no bo tu jest ta restauracja, jak ona się ma nazywać? Tutaj, tak? Mimo, że wszystkie drużyny miały dokładnie te same teksty do przetłumaczenia, to ludzie tłumaczyli je totalnie różnie. Anyone knows buildings, this building in Dubai? Okej. Okay. Okay, każdy zna ten budynek w Dubaju. Okej, okay, ta dzielnica. Że Jamaica. This is our friend. Okay. Yeah, that's good. T-A-J-I. Ale jak to nie jest to? Ale to się nazywa Thai, bez I. Jak to pisać? Taj po prostu, ale według mnie to jest jakieś dziwne. Moim zdaniem to jest podkuwa. Przypomnę, że jesteśmy drudzy, odrobiliśmy mnóstwo czasu i bardzo dobrze nam szło. Ty to nie jest to? Ty jest to! Taj Hotel. Taj Hotel. Nie, na mapie tutaj. Adres Beach Resort. To jest to? Zobaczcie, jaki to jest w okolicach. Czy tak, to jest to będzie chyba to. Patrzcie, bo to jest ten tak, to jest to. To jest to. Dobra, mamy. Dobra. Hotel nazywa się Adres Beach Resort. Dawaj. Lake Towers, widzisz? Jumeirah Lake Towers. Obok tego. I to jest tylko tego. Chodzi o okolicę. Tak, to jest tam! Tak, wiemy, że żółci mieli chyba problem po prostu z zaparkowaniem i wyprzedziliśmy je, mimo że oni dojechali chwilę wcześniej. Is there a toilet in this building? Is there a toilet in this building? Okay. And that's it. Is there a toilet? Okay. Thank you very much, sir. Have a good one. Nie mogę zaparkować. Musimy się wrócić. Ja pierdzielę. Ale ostatnie zdanie to co? Że tam są toalety? Tam są toalety. What? Can you maybe try to translate this? Kurde, przecież to jest tutaj. Opa. Michu tam jest. Biegniemy tam. Rozumiecie to? Biegniemy tam teraz. Rozumiecie to? Ale to nie dla was. Ale czekaj. Czemu? Chcę ci powiedzieć. No szybko, bo się tłumacz to, co jest w środku. Uduszyłam się. Pierwsze zdanie. Drugie zdanie. Tak. Trzecie zdanie. Tak. Oczywiście, że tak. It's located in JLT. It's like basic. They're saying there is a swimming pool on top, which is like everywhere in Dubai. Że jest basen na dachu, tak? Okay. Thank you very much, sir. Ej, mamy zupełnie inną wiadomość od tego gościa, no, niż od tego poprzedniego. Miałem przeczucie, żeby ale nie ufać. Kible. Fish Dubai Hotel JLT. I mamy 27 minut, 24 km. Mało korku. Hello, we need the help. Can I stop for 2 minutes here and ask for somebody? Okay, you are king. Best hotel in Dubai. Best hotel in Dubai, okay. Jumeirah Lake Tower? Jumeirah Tower is like name of this hotel. Jak to się pisze? They said they put swimming pool on the roof. Okay. This is Taj Hotel. Taj Hotel? Yeah. Ah, Thai. Thai Hotel. Thai, yeah. Okay. Good, okay. Thank you so much. Wiem! Kurde, nie rób.
zrób tak, nie... Chodzi o nasz hotel, w którym śpimy, w którym spała Hania. On się nazywał Thai. Dobra, jedziemy tam Thai, po prostu. Thai. No. Wszystkie znaki ogólnie wskazują, że to będzie tam. Thai Hotel Dubai. To jest to? Tak. Tam jedziemy, tak? Tak. No dobra. Oby to było tam. Kochani, dojeżdżamy już właściwie, no jesteśmy pod tym hotelem i zaraz zobaczymy, w którym miejscu będziemy. Kurde, ja się strasznie stresuję w ogóle. To jest dobry hotel, nie? Raczej na pewno, ale... Nie ma opcji, żeby tu coś nie brać, bo to podsiano. Nie, to jest Zuza? Nie. Ja już wszędzie widzę po prostu naszych, nie? In this hotel we do you have a swimming pool on the roof? Okay, thank you. Thank you very much. Poszukaj, to musi być tutaj. To musi być tutaj. Próbujemy rozkminić jeszcze, gdzie to może być indziej. Pewny jesteś? Tak. Nie. Zmieniło ci. Przemek zmieniło ci czas. O 6 minut to dało. Przemek przerąbany. Jeden zły skręt i przez to możemy przegrać. Kurde. Ja pierdzielę, no i tyle. No i 6 minut to jest mnóstwo czasu. Przecież w tym... to jest czek. No bo nie widać, jak jest tak na kolanie. Michu wpadł na coś genialnego. A co jak na przykład to jest po prostu tam, gdzie operatorzy i wszyscy śpią i po prostu tam jest no koniec? No jestem w stanie, to jest jeden z najlepszych hoteli. No i to też jest chyba jeden z najlepszych hoteli w Dubaju. Thai, po prostu. Thai. To jest to! To jest nasza lokalizacja! No i co, udało wam się przyjechać? Mamy nadzieję, że jako pierwsi. No i słuchajcie, czerwoni nie dojechali. Okej, okay. Są jeszcze dwie drużyny, ale... i nie jesteśmy ostatni. Ale za to niebiescy... też nie dojechali. Wy dostaniecie informację dokładnie, kiedy odpływa, gdzie i będzie na całej imprezie znak. A dodatkowo, no stress, no stress. Macie też walentynki jak dla siebie. Drugi. I nagrodę dodatkową, którą wam mówiłem, czyli to nurkowanie. O, to nie wiem, czy oni są, czy oni już nie są, ale mam wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko. Przyznaj, Kasia, jak się nazywa ten hotel? Thai. Ale cała nazwa? Thai Jumeirah Lakes Towers. Idealnie się zgadzam. To jest to. Czemu my na to nie wpadliśmy od razu? Nie. Że nie mamy daleko, mamy 8 minut, więc nie jesteśmy tak bardzo w dupę. Tu. Thai. No, tak, to są oni. Dokładnie to są oni. Oni są 40 metrów przed nami, tak powiem. Tak, tak, jak się Warga zacisnęło. Tak. Dzielą nas dosłownie minuty i może być tak, że przez to, że Przemo nie zjechał, to jesteśmy ostatni. Przecież normalnie, słuchajcie, dzięki mnie byliśmy najpierw pierwsi, to i dzięki mnie będziemy ostatni. Przyciśnij, Bartek, przyciśnij! Wyprzedziliście drużynę żółtą. Która jedzie właśnie tutaj? Która właśnie... Yes! Yes! Nie! Nie! Zrobiliśmy zadanie, mimo że źle zjechałem! Nie! Zrobiliśmy zadanie przed wami, pierwsi wyjechaliśmy. Stanęliście pod Burj Khalifą, mimo że pan powiedział, że nie można. Ale to raz, prosto w twarz, bo powiedziałem mu, że auto zostawiam i idę. Taki jesteś właśnie, Przemysł. A no kochany, to jest wyścig. Stoję tu od 40 minut, ponieważ wtedy przyjechała tutaj drużyna pierwsza. No. 10 minut za nią jechała drużyna druga. Wy przyjechaliście jako trzeci, a wy jako czwarci. Jedyny mankament polega na tym, że drużyna niebieska pojechała do złego hotelu. O! Wy jesteście drudzy. Co to oznacza? Co ty mi rodzinasz? To jest grube! Teraz wy nie macie się czym martwić. No. Ponieważ jutro dowiecie się, o której godzinie i gdzie jest ja i wpływacie od razu sportu z nami. Nie! Okay. W pierwsze i drugie miejsce wyścigu otrzymują dokładną lokalizację, o której godzinie i gdzie wypływa jutro jacht. Dla pierwszej, czyli zwycięskiej drużyny, również mamy przewidzianą nagrodę, czyli prywatny jacht oraz nurkowanie w akwarium Atlantis. A trzecia i czwarta drużyna musi w kolejnym odcinku wykonać zadania, by w ogóle zdążyć na te urodziny. A wy dalej wyścigi! A wy macie dalej wyścig, ponieważ nie dowiecie się skąd i jak wypływa. Będziecie mieć mnóstwo zadań do zrobienia i w zależności od tego, jak szybko je zrobicie, albo wam się uda nas. Ale mi się chce uderzyć was. Słuchajcie, czyli teraz ta część filmu to nasza walka, czy będziemy na tych pięknych urodzinach tylko dlatego, że mieli szybsza. To nie, gratulacje, gratulacje. Ale to jest fart, kochani, ale to fartem jest. Nie! Ale lipa! Wasz challenge się nie kończy. Jutro kolejny dzień zmagań dla was. To jak będzie na jachcie, zobaczycie jutro i wy też zobaczycie jutro, jak będzie na jachcie. A wy, słuchajcie, kochani, pobierajcie Revolut za darmo z mojego linku. Jest on w opisie, możecie też zgarnąć 100. Wszystkie informacje są właśnie tam i cały regulamin.